Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale Okiem Kobiety. Jesteśmy właśnie po montażu naszego ostatniego materiału. A jaki to był materiał? Wspaniały, fantastyczny. Powstał na podstawie naszej wizyty w miejscowości Żdżary, a tam były w ogóle dwa w jednym. Takie modne teraz to jest, prawda? Bardzo. Bardzo. Mm-hmm. I to było tak, coś co my już przeżyłyśmy i przeżywamy ponownie, czyli Dzień Babci i Dziadka. I coś co wszyscy lubią, wszyscy kochają, a jak kochają to... Walentynki. Tak, tak i u nas też będą walentynki. Na naszym kanale Okiem Kobiety, no... Kobiety i miłość to po prostu no, musi być, to musi się udać, to musi być, to musi się stać i to się stanie. U nas, ale to niebawem. A dzisiaj opowiemy o naszych Żdżarach. Fajnie było, powiem Wam, że naprawdę fajnie było. Oczywiście cały czas jeszcze towarzyszy nam stres przy każdym wyjeździe, przy każdym nagraniu, ale frajda później, że coś się udało, jest niesamowita. Niesamowici ludzie, wyjątkowe miejsca i o to chyba nam chodziło w naszym kanale. To jest najfajniejsze, że sprawia nam to niezwykłą frajdę. Ogromną radość. Tak. Zwłaszcza jak nakręcimy materiał, zmontujemy, cieszymy się, że jest i po chwili okazuje się, że gdzieś nam to się zagubiło tutaj w wielkim tym systemie sieciowym, ale nie, oczywiście znajdujemy, montujemy na nowo, dopracowujemy, korygujemy. Dokładnie to jest tak, ja tu uściślę, że koryguje ta pani obok. Ja co prawda myślę, ja bardzo myślę. Nie, słuchajcie, nasza praca polega na tym, że ja się bardzo stresuję, bo Beatka jest polonistą. Więc jeżeli chodzi o moment dodania jakiegoś opisu, muszę faktycznie się bardzo skupiać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu ortograficznego, żeby stylistycznie też to w taki format wszystko opisać. No i fajnie, że jest obok, bo swoim bacznym okiem zawsze gdzieś tam coś dojrzy i poprawi. A ja tym samym właśnie też się dalej uczę. Właśnie tak. No a ja patrząc na umiejętności Dorotki, to w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem, że można sobie tak klikać w tym komputerze i wszystko jej to wychodzi, i wszystko się łączy i jest tak ciepło. Słuchaj, podłóż pod mój głos muzykę. Muzyka? Ale przecież nie byłaby sobą i od razu było klik, 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 klik. Wybierz sobie najpierw muzę. Tak, i słuchajcie, z tym wyborem było najwięcej problemów, tak. Bo tanie, nasza biblioteka, katalog w bibliotece, który mamy już tą muzykę skatalogowaną, był coraz bardziej szczuplejszy, coraz skromniejszy, no ale jednak trafiła na tą swoją muzę i już było. I co to było? Indiana Folk? Indiana Folk. Tak. Ja w ogóle powiem Ci, że ja lubiłam książki o Indianach i to była chyba seria, którą jako dziecko to przeczytałam całą. No w każdym razie Winnetu i tak dalej. Winnetu, bardzo wspaniałe konie. Tak, a później się dziwiłam, że nikt nie podziela takiej pasji, w ogóle takiego zainteresowania. A teraz to już w ogóle nie wiem, czy wiedzą, co to Indianie, gdzie to Indianie, jacy Indianie. Właśnie. Prawda? Rdzenna ludność Ameryki, tak? Tak. Tam pojedziemy, nakręcimy film. Być może tak, słuchajcie, a... Nie, bo do Australii ja nie jadę. Nie, ja się boję pająków zabrać. To nie dla mnie, ja się boję lotów samolotem, zawsze przeżywam, absolutnie, stresuję się. Różne metody już stosowałam, żeby się nie stresować. A jakie? Płyny. Sole trzeźwiące, no ale zawsze jakiś stres jest. No i co? Co jeszcze dalej będziemy Wam opowiadać o naszym kanale? Że chciałabyśmy, żeby on przypadł do gustu wszystkim i żeby, i chyba żeby sprawiał taką radochę jak nam. Szczególnie, że to jest tak. My chciałabyśmy opowiadać o tym, co się wokół dzieje. Co ludzie robią. Nie tylko takiego wow, tylko po prostu, no, ktoś się stara, coś stworzył i zobaczmy, co. I cieszmy się razem z nim, że mu się chciało, że zrobił, że pokazał, że zaangażował innych. Bo to jest właśnie takie fajne.
Tak, wiele ludzi nie pokazuje tego, co robi na co dzień, jakie są jego pasje. Czasami ludzie robią to wyłącznie w zaciszu swoim domowym. I warto te osoby pokazywać, wyciągać na wierzch, bo zazwyczaj są to osoby skromne, takie wycofane i my chcemy właśnie poznać takie osoby i te pasje. Tak, także jeżeli ktoś chciałby opowiedzieć o tym, że oprócz tak, właśnie tak. Lubię te języki. Język też się czasami zaplącza. Nie w ogóle się, ale w każdym razie fajnie, jak tak spotkamy się z kimś i okaże się, że on oprócz tego, co robi na co dzień, to jeszcze ma właśnie pasję taką, no zupełnie nie dowierzałabym, tak, że akurat tak. Taką. No właśnie, nie, zupełnie nieraz czasami niezwiązaną z daną osobą, z jego osobowością, tak? No są tacy ludzie, takie osoby. Tak, dzisiaj nawet rozmawiałyśmy, że patrz, ale jeszcze ten i jeszcze ta i jeszcze z tym warto by było. No nie będziemy zdradzać wszystkiego, kto konkretnie, bo pomysł jest w tym wszystkim bardzo ważny. Ale niedługo zobaczycie właśnie nasze spotkania z takimi ciekawymi ludźmi i to wcale nie z daleka. Tu, od nas, z naszej okolicy. Dokładnie. Oprócz osób będziemy pokazywać też Wam wyjątkowe miejsca. Będziemy bywać w tych miejscach, będziemy o nich opowiadać. Zobaczycie, jak takich miejsc wspaniałych wokół nas też jest wcale niemało. Pokażemy Wam czas. A okazuje się, że można inaczej. Można fajniej, można ciekawiej. Dlatego my się nie zgadzamy na telewizor, na siedzenie przed telewizorem. Robimy to, co chcemy robić. Będziemy i siedzimy montować. Przed telefonem. Siedzimy przed laptopem, przed telefonem. Piszemy dużo? Tak, dużo piszemy, dużo myślimy, dużo mówimy. I co jest najfajniejsze chyba, że później oglądając to, jednak mamy dużo samokrytycyzmu, jak się okazuje. Śmiejemy się same z siebie. Tak właśnie. Potrafimy, to jest najważniejsze, potrafimy się śmiać same z siebie, nie z innych, ale prosimy Was o komentarze. Jest nasz adres mailowy na naszym kanale podany, także piszcie o tym, co chcecie wiedzieć, o czym chcecie usłyszeć, gdzie chcecie, żebyśmy pojechały, tak. Porozmawiały, co pokazały, a może chcecie bezpośrednio wziąć udział w naszym programie. O, to też by było to fajne. Też zapraszamy. Tak, wystarczy do nas napisać. Na końcu każdego filmiku pojawia się adres mailowy i tam oczywiście możecie się odzywać. A właśnie, to tak jest. To jest nasza czołówka. Taką sobie wybrałyśmy. I nie tylko my tak. Super, dobra, mamy. Obacimy jeszcze. O mój Boże, powiem Wam, że to jest ciężko. No, czasami to nie jest wcale takie proste. To jest jeszcze. Nie, to nie. Tam to chyba musiało lecieć, wiesz? Podejrzewam, że tamto to. Śpiewało i tańczył zwykle. Będzie, że podoba mi się ta montaż. Patrząc na nim, jest taki słowny muzyk. To jest... Jeszcze raz. I dobrze, że na początku mamy.